Od kiedy pierwszy raz przyszedłem na siłownię, moim największym marzeniem było wyciśnięcie paki na klatę. 4 miesiące temu, testując maksy, wycisnąłem 85 kg i wypowiedziałem wtedy takie słowa. Jak nie zrobię tej masy, nie będzie jakichś rekordów bitych w grudniu, to odsubskrybujcie ten kanał. Koniec tego roku się zbliża. Z tego powodu przez najbliższy tydzień będę pokazywał swoje przygotowania do maksów. Do maksów, na których prawdopodobnie zrealizuję swoje największe marzenie. Siemano, dzień przedostatni, bo tak, już jutro podejdę do maksów, ale na razie podejdę do wagi i zobaczę. Ujujujujuj. 80,5 tylko. No powiem wam szczerze, że oprócz tego challenge'u ja generalnie nie robiłem czegoś takiego, że się ważyłem codziennie, więc jest to dla mnie trochę zaskakujące, jak spore wahania wagi mam. No bo wczoraj było 81,3, dzisiaj jest 80,5. Przedwczoraj chyba też było 80 jakieś 7. Ale dzisiaj zrobię wszystko, żeby jutro wahanie było jak najbardziej do góry, ponieważ będziemy wrzucać 5000 kalorii. Dodatkowo, tak jak ktoś pisał w komentarzach, zadbam dzisiaj o dobre nawodnienie, więc trochę elektrolitów też będę pił. I ostatnie pompki przed maksami teraz wlatują. Już więcej ich robić nie będę, żeby klata wypoczęła jak najmocniej może. Więc dzisiaj tylko takie pojedyncze na rozbudzenie, na początek dnia. I to na tyle. Do jutra już nic nie robię, tylko jem. A dzisiejszy dzień rozpoczynamy od naleśników, czyli 100 gram mąki, 45 gramów odżywki białkowej, 2 jajka, 400 ml mleka. Całość blendujemy i smażymy. Oczywiście ten sam przepis był w dniu drugim, no bo nie ukrywam, że często jem sobie takie właśnie naleśniki, jak mam czas na zrobienie ich i na zjedzenie ich, bo trochę jednak trwa zjedzenie 5 naleśników. Dzisiaj jednak lekko inny dżem, jest to taka bardziej konfitura niż dżem w sumie, a dlatego, że ma więcej kalorii. Jest to trochę gorszy skład niż w tym dżemie, który pokazywałem w dniu drugim. Dalej nie jest on tragiczny, a jest dużo więcej kalorii. I w ten sposób 5 takich naleśników ze 140 gramami tego dżemu dają mi prawie 1400 kalorii na sam początek dnia. Po zjedzeniu naleśników poszedłem do sklepu, gdzie kupiłem żelki i sok. Po tych zakupach na pewno się domyślacie, że dzisiaj celem jest ładowanie węgli jak najwięcej. Celem będzie 700 węgli, coś takiego. Ja teraz idę do szkoły ogólnie. Dzisiaj też tylko na 2 lekcje, matury próbne. Dalej już ostatni dzień, właściwie pismo, idealnie akurat w piątek, żebym mógł sobie porobić jedzenia, pojeść. Po zjedzeniu żelków, po wypiciu soku będę miał już jakieś 2000 około, a później pewnie jeszcze gdzieś z chłopakami wyjdę na szybką szamę. Słuchajcie, jesteśmy na obiadku z chłopakami, każdy wziął po schabowym, wszyscy to samo właściwie. Ciężko to idealnie policzyć, uznajmy, że 700 kalorii, tam to co mają proponowane, tak widzieliśmy. To jest posiłek, który każdemu z nas da rekord życia, nawet świętemu. Nawet w niego teraz uwierzyłem. Zjadł tego polskiego schabowego i to będzie ten game changer. Jak się poczujesz przed maksami? Ogólnie mówiąc, powiem wam tak szczerze, że staram się nie myśleć o tym, bo niestety tutaj nie jest najlepiej. Byłem wczoraj u lekarza, u fizjoterapeuty. Raczej nie będę mówił, co mi tak naprawdę doleka, bo wiem, że będą hejterzy w komentarzach. Czuję się w miarę okej, staram się o tym nie myśleć i wierzę po prostu, że pójdzie ta słowa. A jeśli się nie uda, to będą lekcje wyrównawcze. Do końca roku jeszcze jest. Poprawka, prawda? Będzie. Poprawka, jeszcze. No to właśnie, więc. Egzamin poprawkowy. Jest jeszcze czas, ale ogarniemy jutro. To czuję, pójdzie. Też tak myślę, że. Też tak myślę, że myślę, że pójdzie u ciebie. Myślę, że pójdzie. Nawet może 102 pójdzie. Ty jak, Martin, ty czujesz? Ja powiem wam tak, jestem zdeterminowany. Tygodnie pracy nie mogą pójść na marne. Robiłem to dla was i dla siebie, ale głównie dla was. Rok temu pierwszy raz wstąpiłem na tą siłownię i uważam, że wyciśnięcie 75 kg to będzie taki po prostu mindset dla mnie. No po prostu uważam, że to jest moment, w którym już nie ma Bartiego. To jest kurwa Bartosz. Nie, jeszcze Bartek. Bartosz będzie przy stówce. Już nie ma Bartiego, będzie Bartek i później będzie Bartosz. Dobra, święty, to jeszcze ty zostałeś. Na dokładkę. Tak, mój cel. Tak realnie powiedz, nie pajacuj akurat. 75 może pójść. 75. Ale ja wiesz, ja ten tydzień to w ogóle o tym nie myślę nawet. Wychodzę z wyjebanym jądrem, jednym jak Muran i zobaczymy. Tylko żeby ci się dyscypliny nie pomyliły, stary. Na martwy to wezmę. Jako następny posiłek leciał indyk doprawiony papryką słodką, ostrą i musztardą. A przygotowałem go sobie z ryżem oraz brokułami. I tutaj, żeby nie było niedomówień, to wszystko, co tutaj widzicie, czyli 800 gramów indyka, 3 woreczki ryżu, no i ten brokuł. To nie jest porcja dla mnie, no ja tyle nie zjem oczywiście. Ja sobie z tego wydzielę swoją porcję, a reszta będzie dla rodziny. Ugotowałem więcej, inni domownicy na tym skorzystają. A tak wygląda cała moja porcja. Z tego, co mi się udało policzyć, jest to mniej więcej 714 kalorii. A co do mojego nastawienia, bo widzieliście, jak wygląda nastawienie chłopaków, powiem wam szczerze, że nie widzę możliwości, żeby ta stówka nie poszła. Pozytywnie za tym przemawia to, ile biorę na kratę, bo umówmy się, jeżeli biorę 87,5 na 6 i tam jest jeszcze zapas, no to kurczę, niezrobienie stówki już jest trochę niemożliwe. A właśnie niemożliwe by mogło być przez czynnik, jakim jest psychika, która uważam, że aktualnie u mnie jest na bardzo, bardzo fajnym poziomie, bo naprawdę mam teraz bardzo dobry okres psychiczny. Po pierwsze kończy się semestr w szkole, w którym udało mi się nie mieć jakichś mega problemów, więc nie muszę poprawiać jakichś rzeczy i generalnie mogę mieć w tym momencie
się trochę takiego luzu, co nie? Nie muszę się tym stresować, może tak. Druga sprawa to bardzo, bardzo, bardzo fajny progres na siłowni w ostatnim czasie. Czy to przez te pompki, czy to przez zmianę żywienia. No i kolejna sprawa to kanał, który dzięki w sumie temu daily, dzięki filmowi z pompkami, no poszedł bardzo, bardzo do góry. Za co jestem wam również wdzięczny, bo gdyby nie to, że oglądacie moje filmy, to takiego fajnego wyniku by nie było. Ale dobra, podsumowując, bo trochę długo o tym opowiadam. Z psychą jest teraz bardzo dobrze i sam fakt tego, że zrobiłem to daily i miałem w tym wszystkim taką jakby misję, żeby to skończyć tą stówką, sprawia, że sam się dodatkowo nakręciłem na to wszystko. Sprawiło to to, że to nie są dla mnie takie zwykłe maksy, jakie były, nie wiem, na przykład w wakacje robione. Czuję naprawdę, że jest to ten czas, żeby stać się mężczyzną. Jeszcze szybki update przed ostatnim posiłkiem, który dzisiaj będę jadł. Jest aktualnie godzina 21 i teraz tak, ratują jeszcze żelki. Druga paczka dzisiaj. Z ręką na sercu mówię, że... Właściwie z żelkami na sercu mówię, że normalny dzień, nie jem tyle żelków, nie jem tyle rzeczy przetworzonych. Przynajmniej ostatnio, rok temu może się takie sytuacje zdarzały. No ale są maksy, więc trzeba dopełnić te węgle. I jeszcze druga sprawa poza żelkami, czyli elektrolity. Tak jak ktoś mi pisał w komentarzach. Więc teraz tu do tej butelki wody wrzucam tu. Cyk. Pierwsze, drugie. I tą wodę z elektrolitami, które jeszcze tutaj buzują, się mieszają, do końca dnia planuję wypić, żeby, tak jak już mówiłem, być w 100% nawodnionym jutro rano i ogólnie być w 100% przygotowanym. A jako ostatni posiłek wleciał łosoś. Obwinąłem go szynką prościutto i wrzuciłem na 15 minut do piekarnika. A tego łososia przyrządziłem w ten sposób. Jak tu widzicie, możecie zobaczyć, jest ryż, jest tu sałatka, która składa się z pomidora, sałaty oraz szpinaku. To wszystko jest oblane sosikiem. Sosikiem Cezar, który pokazałem w dniu drugim. Krótko i na temat. To jest ostatni posiłek, dobijam w ten sposób 5000 kalorii. Obok mnie macie cały dzień jedzenia, jak on wyglądał, jak on się prezentował. Ja dodatkowo do tego posiłku dopijam jeszcze do końca te elektrolity i czuję się gotowy. Czuję się strasznie gotowy na te maksy. Nigdy w życiu się nie przygotowywałem na żadne rzeczy z siłowni w taki sposób. I tak jak już mówiłem wcześniej w tym filmie, dużo, bardzo dużo dobrego robi dla mnie cała ta otoczka, którą stworzyłem. Bo oprócz tego, że zrobiłem sobie z tego content, z tych przygotowań, to dodatkowo sam się nakręciłem, bardzo mocno się nakręciłem i uważam, że zrobiłem wszystko, żeby wycisnąć te 100 kilo, a może nawet wycisnąć jeszcze więcej. Widzimy się jutro o godzinie 15 na maksach, na weryfikacji. Co to będzie, kurwa?